Energia. W XXI wieku jest obecna wszędzie i myślę, że nie będzie przesadą, jeśli określimy naszą cywilizację elektryczną. Jak to się stało, że współczesne społeczeństwa są tak uzależnione od prądu, gdy jeszcze w nie tak odległych czasach nie był w ogóle znany? Gdybym mógł nagrać film o jakimś przedmiocie, zdecydowanie byłby to dokument przede wszystkim. Dokument o bateriach, akumulatorach, tych wszystkich małych i wszechobecnych przedmiotach, które stają się magazynami elektryczności i znacząco odmieniają nasz świat. W końcu wszystko, każdy człowiek i jego wynalazek jest w jakiś sposób uzależniony od jakiegoś źródła energii współcześnie. W moim filmie przedstawiłbym zarówno historię baterii, bo również w starożytnym Egipcie prawdopodobnie myślano o elektryczności, zatem są to długie i sądzę, że pasjonujące dzieje. Chciałbym powołać się w tej części na wypowiedzi naukowców, którzy przekrojowo mówiliby wybrany przeze mnie temat, skupiając się na faktach, na przykład omawiając zasady działania ogniw. Ważna również byłaby kwestia przyszłości baterii i innych źródeł przenośnej energii. Tutaj, poza teoretycznymi rozważaniami, pragnąłbym zaczerpnąć również opinii czy sięgnąć do wizji wynalazców, którzy już teraz chcą wyprzedzić technologiczne ograniczenia, jak na przykład Elon Musk. Istotną częścią filmu będzie również teraźniejszość. Chciałbym skupić się na drobnych elementach codzienności, gdzie obecność przenośnego prądu jest kluczowa, ale również te dotrzeć rzeczy, które nie są oczywiste, gdy myślimy o bateriach. Także w tej części filmu wyłączenie kwestii ludzi jest niezbędne. Odniósłbym się do doświadczeń osób starszych, które doskonale wiedzą i mogą porównać, zobrazować to, jak wyglądał kiedyś świat bez przenośnych źródeł energii, a jednocześnie są w stanie ocenić, czy ma on wpływ na ich życie i jaki jest jego charakter, pozytywny czy negatywny. Trzymając się takiego podziału w budowie filmu, chciałbym jednocześnie dotknąć takich aspektów, jak plusy i minusy owej technologii, co pozytywnego daje nam korzystanie z baterii i jakie są negatywne aspekty. Powszechność baterii. Jaki obecnie jest stopień urządzeń wykorzystujących przenośną energię elektryczną i jaka czeka jej przyszłość. Myślę, że warto również zastanowić się w tym filmie nad tym, jak wyglądałby świat bez wynalezienia akumulatorów czy baterii. Jak ukształtowałaby się wtedy nasza cywilizacja. Mam nadzieję, że w filmie udałoby mi się również zobrazować to, jak wynalezienie czegoś tak obecnie prostego i oczywistego zmieniło życie różnych grup społecznych czy zawodowych. Czy miało w ogóle jakiś wpływ właśnie na te kwestie? Ostatnim zagadnieniem poruszonym w filmie byłaby kwestia jego wpływu baterii na środowisko, czy jest pozytywny, czy negatywny, czy może jest w stanie polepszyć, a może i pogorszyć jego stan. Przede wszystkim, czy tak duża popularność energii elektrycznej wpływa negatywnie na środowisko. Tworząc taki film, moim nadrzędnym celem byłoby to, by widz po opuszczeniu sali kinowej, widząc napisy końcowe, był gotów do refleksji na temat popularności energii elektrycznej, tego, jak jest pozyskiwana i tego, jak powszechne są obecnie urządzenia elektryczne w świecie, którego przecież widz jest częścią.